Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jak i pewnie wy, tak i ja jestem zaskoczony tym, że mamy coś nowego. Ja byłem w szoku, że dostaliśmy dzisiaj aktualizację, bo byłem przekonany, że no po świętach raczej tej aktualizacji nie będzie. Tego hotfixu, który wprowadza nam nową mityczną broń. Mamy tutaj zapowiedź tego, co będzie się działo w kolejnych tygodniach. Mamy nową wyspę na mapie, która pojawiła się w godzinach porannych. Jeśli jesteście w domu, a wiem, że większość z was jest, no to pewnie o tej wyspie wiecie. Ale bardzo niedawno temu, bo jakieś pół godziny temu dostaliśmy w grze nowe mityki. Tylko problem jest w tym, że nie mam zielonego pojęcia, gdzie możemy je znaleźć. Być może możemy je znaleźć w skrzyniach, być może możemy je znaleźć w dropach, czy tam po prostu w skrzynkach. Zaraz to wszystko przetestujemy, zaraz to sprawdzimy. I słuchajcie, sprawa wygląda tak, że pojawiła nam się nowa wyspa na mapie. I ta wyspa podobno ma się zbliżać, że mają być takie trzy fazy tej wyspy, że ona będzie się przybliżać i podobno dokładnie za tydzień mamy dostać nową aktualizację, w której będziemy mieli jakiś mini battle passik, czyli to, co dzieje się teraz, to jest tylko i wyłącznie zapowiedź tego, co będzie się działo, ale widzowie, tego nie jestem pewien tak naprawdę, więc jeśli macie jakieś informacje na ten temat, dajcie znaka, bo to ja tak jak mówię, ja sam jestem zaskoczony tym, że cokolwiek dostaliśmy. No i słuchajcie, mamy tutaj wyspę i w tej wyspie mamy uwięzionego, zamrożonego tutaj jakiegoś gostka. Przepraszam was, ale nie oglądałem tego nigdy. Nie mam zielonego pojęcia, na czym to polega. Jak wy oglądaliście, dajcie znaka w komentarzu, ja będę czytał komentarze. No i w ogóle widzowie, za szybkie informacje, za informacje na kanale Rafa 2, ponieważ jesteśmy na kanale Rafa 2, zostawcie widzowie łapkę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie, bo tutaj, na tym kanale wszystkie aktualizacje będą się pojawiać, więc jeśli chcecie być na bieżąco, no to zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę, sprawdźcie, czy macie dzwoneczek, no bo takie filmy właśnie, takie filmy, tak jak ten tu jest skrzynia ulepszona! Co jest grane? Ty, może tak zawsze jest. To by było dobre. Możemy zrobić taki challenge tylko z tej wyspy lód, żebym jeszcze tutaj nie powalił. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Parę rzeczy zostało usuniętych. Podobno nie mamy Midasa już na statku, ale tam zaraz przejdziemy, pokażę wam, co się zmieniło. No i jeśli chodzi o tą współpracę, ona podobno, wydaje mi się, że albo za tydzień, albo za dwa tygodnie, prawdopodobnie za tydzień, dostaniemy ten mini karnet z przedmiotami. Pewnie będą jakieś jeszcze inne przedmioty mityczne. Dzisiaj mamy wprowadzony podobno jeden przedmiot i ten przedmiot zaraz sobie przetestujemy, ale zobaczmy jeszcze, czy na tej wyspie tutaj, nie wiem, nie ma jakiej... O, jest słoik, weźmy sobie słoik. Czy tu nie ma jeszcze jakichś skrzynek, bo być może tutaj właśnie znajdziemy ten mityczny przedmiot. Także jeśli chodzi o tą wyspę, wyspa ma się zbliżać. I być może ona się zbliży pojutrze, po pojutrze, będzie coraz bliżej, aż w końcu za tydzień dostaniemy nową aktualizację, w której będzie wprowadzonych więcej rzeczy z awatara, ale tak jak mówię widzowie, tego nie jestem do końca przekonany. Na pewno przekonany jestem tego, że tutaj w tym rejonie mieliśmy Midasa, mieliśmy też na całej mapie NPC-tów związanych z rozdziałem drugim, sezonem drugim. Jak wiecie, wtedy mieliśmy agentów i podobno w kolejnym sezonie ma dziać się coś na podstawie właśnie tych agentów. Jak wiecie, tutaj mieliśmy tego przemienionego Midasa na taką zieloną, toksyczną wersję. Nie wiem, czy to toksyczna, ale taka zazieleniała. I podobno kolejny sezon ma być na podstawie tego, że cała mapa ma się zazielenić. W sensie cała woda na mapie ma być zielona i w kolejnym sezonie mamy dostać jakichś takich właśnie, nie wiem jak to nazwać, takich zombie bossów, coś w tym stylu. Ale o tym pogadam sobie na innym odcinku. Słuchajcie, teraz przejdźmy do znalezienia nowego mityka, ponieważ mamy nowy mityk i ten mityk polega na tym, że jeśli go używamy, no to wysyłamy te jakby takie kule wody, tak bym to nazwał. Zaraz sobie zobaczymy dokładny opis, tylko musimy go znaleźć, no nie? I teraz pytanie, jak go znaleźć? Czy możemy go znaleźć w zwykłych skrzynkach? Prawdopodobnie tak. Wydaje mi się, że bardziej będziemy mogli go znaleźć właśnie na tym rejonie lub też na Olimpie w ulepszonych skrzyniach, ale tego do końca nie jestem pewien. Być może leci to po prostu ze zrzutów nawet, które możemy sobie zamówić. Czy jest jakiś specjalny zrzut, który spada na mapie? Nie wiem, bo to jest pierwszy mecz, w którym szukam tego wszystkiego, więc zaraz to znajdziemy, zaraz to przetestujemy, ale z tego, co również wiem, gdy jesteśmy w wodzie i trzymamy tego mityka w rękach, no to dzięki temu dostajemy leczenie, co ciekawe, i to jest naprawdę bardzo ciekawe. Zabierzmy sobie to, lećmy właśnie tutaj.
I teraz tak, ja szukam tego mityka i mamy tutaj, nauczcie się mitycznego tkania wody, by miotać w przeciwników ostrymi soplami. Po wyposażeniu tej techniki wasze zdrowie stopniowo zregeneruje się aż do 100 punktów pewnie życia. Jeśli będziecie w wodzie, czyli to co mówiłem, co dopiero, wchodźcie do niej często, ponieważ uzupełnicie w ten sposób ładunki tkania wody i będziecie szybciej pływać. Czyli dzięki temu mitykowi szybciej pływamy. On się ładuje poprzez to, że jesteśmy w wodzie, co ciekawe. No i słuchajcie, jeszcze tu jest jedna rzecz. Życie, czyli leczenie w wodzie, to co dopiero mówiliśmy. Jestem ciekaw, co wejdzie za tydzień. O ile coś wejdzie za tydzień, ponieważ nie wiem, czy właśnie to jest zapowiedź, ale wygląda na to, że tak, no bo jeśli ta wyspa się tam zbliża, to prawdopodobnie za tydzień lub też za dwa tygodnie, wydaje mi się, że bardziej za tydzień, dostaniemy coś lepszego. Ogólnie sprawa wygląda też tak, że w zadaniach powinniśmy mieć właśnie do odblokowania korę i ona już z tego, co wiem, jest gotowa do odblokowania, więc już możemy to robić, żeby zdobyć tą korę, czyli ten ukryty, nie wiem, no sekretny skin, kiedyś to były sekretne skiny, teraz to z góry wiadomo, co się dzieje, w sensie z góry wiadomo, co możemy odblokować. No i słuchajcie, jeśli chodzi o jakieś zrzuty, no bo zawsze te mityki raczej tak działały, że mieliśmy zrzuty i tak dalej, no to tym razem wygląda, ty myślałem, że mi internet odpięło, wygląda na to, że żadnych zrzutów nie ma i być może możemy to znaleźć tylko i wyłącznie w skrzyniach. Wydaje mi się, że to będzie w skrzyniach Olimpu, no bo wszystkie te mityki tak wypadały, ale w sumie dlaczego, jeśli tam mamy moc Olimpu, to dlaczego tam mamy mieć też te tkania wody, czy jakoś tak, nie wiem jak to powiedzieć. A zobaczmy u tego ziomeczka, u tej, o, siemka, nie masz? Nie ma. Dobra, jak znajdę, to się pojawię. Oj, widzowie, nareszcie mamy. Ale widzowie, zanim wam to jeszcze pokażę, chcę was zaprosić na moją mapę, na której możecie znaleźć dosłownie wszystkie przedmioty, które są oczywiście dostępne na świecie kreatywnym. Więc jak tylko coś nowego się pojawia, na przykład jak ostatnio banan albo łańcuch, to wszystko możecie tutaj znaleźć, możecie wbijać rangi, no wszystko jest zapisywane, tak jak widzicie, po lewej stronie macie zapisowaną kasę, gwiazdki i tak dalej, więc ja was zapraszam, kod do mapy wyświetla wam się na ekranie, wbijajcie jeszcze dzisiaj, wbijajcie rangę, no i co, no, kod do mapy jest również w opisie. Przejdźmy teraz do nowego mityka. Powiem wam, że mega długo tego szukałem, to jest mega chyba rzadkie, no to jest coś niesamowitego, przecież ja przyszedłem całą mapę, dosłownie byłem tutaj, no byłem wszędzie i przynajmniej macie odpowiedź na pytanie, skąd to leci. No leci to również ze zwykłych skrzynek, ale czy leci ze skrzynek Olimpu? No chyba nie, ponieważ otworzyłem ich kilka i nic mi nie wyleciało. Jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, jest to taki, nie wiem jak to nazwać, no taki, nie wiem, co nazwijcie to jakoś. Tkanie wody to się nazywa, okej. Zabierzmy i zobaczmy na opis. A nie, przepraszam, nie tak, o, okej, mamy, czekajcie, tak, proszę bardzo. I tak, mamy tutaj, użyj lodowego tkania, w ogóle to jest lód, nie wiedziałem. By miotać przeciwników ostrymi soplami, umożliwia również pasywne leczenie po wejściu do wody. Czyli tak, my teraz co musimy zrobić? Musimy sobie obić się troszeczkę, proszę bardzo. I tak, to jest woda, no jest też woda, zobaczmy, czy nas będzie... Ej, to jest mocne, czekajcie, to jest mega mocne. Czekajcie, obijmy się jeszcze bardziej. Wow, żebym nie zginął, okej, 66. I wejdźmy tutaj do wody, to jest naprawdę... Ej, to jest mega mocny przedmiot. A zdejmijmy go teraz, czy nas daleczy... Ej, doleczyło mnie, tak, czekajcie, jak to działa, bo już nie rozumiem. Czyli musimy mieć to w ekwipunku, czy nie? No bo niby, chyba, że ja to za szybko zrobiłem. Okej, obijmy się, bum. Prawie zginąłem. Okej, biorę do rąk, wchodzę do wody, no i puszczam. Ej, czyli nie trzeba tego trzymać w rękach, tylko wchodzimy trzymając i wtedy nas leczy. Tak to wygląda, widzowie, no, sami ocencie, czy wam się to podoba. Moim zdaniem jest potężne to, dobra, teraz sprawdźmy tak. Wystrzel lodowy pocisk i przeładuj lodowy pocisk, okej? Ej, to jest szybkie. Jakie to jest szybkie, czekajcie. Czyli nie musimy tego ładować, a strzelmy sobie pod nogi. Aha, nic nam się nie dzieje. No i co, my możemy... Ej, my możemy z tego tak... Aha, i kończą nam się sople do... Ej, to nie jest za mocne? Pewnie to bije po 20, 30, nie wiem po ile to strzela, ale w sumie możemy to sprawdzić na Hadesie. Weźmy, lećmy na Hades. Ale to jest mocne.
To jest mocne. I pytanie, czy my za tydzień dostaniemy jakieś kolejne tutaj moce? Mam nadzieję, że tak, bo to naprawdę fajnie, ciekawie wygląda. Dobra, przelećmy sobie trochę dalej. Musimy na Hadesa iść. Zobaczymy na Hadesie, jak to wygląda. W sensie, ile to bije, ale wydaje mi się, wow, wydaje mi się, że jest to mega mocne. No sami widzicie, ile ja tutaj tego wszystkiego szukałem. Weźmy Hadesa, sprawdźmy to na Hadesie. Czyli tak, odpowiadając wam, widzowie, wylatuje to z każdego miejsca, czyli po prostu ze skrzynek. Wylatuje to ze skrzynek, więc wszędzie możecie to uzyskać. Okej, okay. Już możemy strzelać. Aha. Czekajcie. Po ile to bije? Czekajcie. To ma 3... Ej, przecież to jest chyba za mocne. Tylko na budowaniu to wiecie, to tak na budowaniu nie będzie wyglądać. Ale to jest tak jakby taki lekki SMG-ik. I tu się ammo chyba nie kończy. Okej, okay, znowu mi załadowało kolejne. No powiem wam, że naprawdę dobrze to, naprawdę dobrze to wygląda. Dajcie mi znaka w komentarzu, widzowie, co wy myślicie. No i słuchajcie, grajcie, znajdujcie i bawcie się z tym dobrze. Wydaje mi się, że to będzie dobry przedmiot, ale wydaje mi się, że na zero budowania będzie to o wiele, wiele, wiele lepsze. Wy wpadajcie na te filmy, zostawiajcie łapki w górę, wbijajcie na mapy, którą tutaj widzicie i trzymajcie się, na razie. Cześć!